No, jesteśmy. Jesteśmy po raz trzeci z akcesem, po raz trzeci z zadaniem 98 i zobaczymy, co tutaj dalej można zrobić. Otóż teraz tak, bawię się tymi uczniami, zadaję takie pytania typu imię, nazwisko, klasa. No a teraz chciałbym, żeby zobaczyć, zobaczmy jakie tu mamy osoby, zobaczyć na przykład rodzinę osób, które są, czy grupę osób, przepraszam, które są na literkę B oraz grupę osób, które są na literkę na przykład M. Tak? No, tylko osoby na literkę B to już robiliśmy, tak? To jest prosto. B, gwiazdeczka. Może zostać z klasy pierwszej. I mamy osoby na B z klasy pierwszej, dowolnie której. Jeżeli wyrzucę klasę pierwszą, na razie wyrzucę, żeby nie zaciemniać obrazu. Uruchom i mam teraz z klasy pierwszej, również z klasy drugiej i z pozostałych klas. Osoby na B. Ale ja chciałem, żeby były osoby na B i osoby na W. I tu jest pułapka językowa, bo ktoś może napisać, skoro chce te i te, tak jak było poprzednio z klasą. Tak, W oczywiście w cudzysłowie. Uruchom. Nie ma takich osób. No ale przecież widzieliśmy wyraźnie, że są takie osoby, no przynajmniej są na B, jeżeli nawet nie ma na W, no to przynajmniej te na B powinny się znaleźć. No właśnie, tam było zapytanie ze spójnikiem AND, I. Czyli chcieliśmy dziewczynkę, czyli kończące się na A i klasa pierwsza. To są dwie rzeczy, które łączą w sobie, te dwie cechy, które łączy w sobie ta dziewczynka. Ona jest jednocześnie dziewczynką i jednocześnie z klasy pierwszej. A czy można być jednocześnie na B i jednocześnie na W mieć nazwisko? No nie, albo na B, albo na W. Więc właśnie albo, lub. Czyli muszę mieć spójnik lub, czyli or po angielsku. Jeżeli nazwisko na B lub nazwisko na W, to mi wtedy pokaż. No więc uruchom. No i mam, prawda, na W, na B pomieszane, bo nie ma porządku. Baza nie gwarantuje, że będzie w takiej kolejności, jakbym chciał. Jest porządek według czego? Porządek według klasy. Czyli owszem, oni są uporządkowani. Pierwsza A, pierwsza B, pierwsza C, pierwsza D. Ale w ramach pierwszej A, no, podświetliłem teraz pierwszą A, w ramach pierwszej A są już jakoś tam losowo. Jeżeli chcę ich uporządkować według nazwisk, to oczywiście muszę zmienić widok na widok SQL-owy i zrobić porządek order by nazwisko. I teraz mam ich uporządkowanych alfabetycznie, ale za to zepsuły mi się klasy. No, sorry, albo według nazwisk, albo według klas. No, da się to na szczęście oczywiście połączyć i w porządku mogę zostawić uczniowie kropka klasa, przecinek uczniowie nazwisko. Uruchom, no i tadam, sukces. Moja klasa pierwsza, pod spodem klasa pierwsza B, pierwsza C i tak dalej. I wewnątrz klasy Bednarska, Błaszczyk, Wilga. Zwracam uwagę na to, że liczy się kolejność. Ja tu po przecinku wymieniłem uczniowie klasa, uczniowie nazwisko. No tu zrobiłem klasa małą, poprzednie było dużą, ale to nie ma tu akurat dla akcesa znaczenia. Więc uczniowie klasa mogę dać w tej kolejności. I to nie jest obojętne. Teraz jest inaczej. Teraz są najpierw nazwiskami i dopiero wewnątrz nazwisk, gdyby się któreś nazwisko powtarzało, proszę bardzo, mamy tutaj dwóch Borkowskich, Mariusz i Piotr. I jak już byli dwaj Borkowscy w jednym miejscu, to później jest klasa trzecia i klasa czwarta. Czyli mamy podział na Borkowskich takich i Borkowskich z tej klasy i z tej klasy, ponieważ najpierw według nazwisk, później według klasy. Jeżeli to przestawię z powrotem tutaj, uruchom, no to teraz mam z powrotem klasa i wewnątrz klasy nazwiskami. Także w ten sposób regulujemy sobie odległość, kolejność porządkowania w tym układzie.